Witamy Was w naszym kongresowym studio Pięknego Poranka, a za chwilkę porozmawiamy o masażu twarzy. Naszym gościem jest Aneta Hregorowicz-Gorlo, specjalistka terapii manualnych, założycielka Akademii Face Modelingu. Dzień dobry, Aneta. Dzień dobry. Czy możesz nam powiedzieć, czym jest ten enigmatycznie brzmiący face modeling? No właśnie. Nazwa nie wskazuje na to, ale face modeling to terapia, która dotyka całego człowieka. I tak naprawdę jest to terapia manualna, wielopłaszczyznowa, wielopoziomowa, która obejmuje pracę na wszystkich tkankach naszej twarzy, jak również ciała, prowadzi do takiej biostymulacji, do wzmocnienia procesów naprawczych i jest dość, bym powiedziała tutaj, szeroko ujęta, holistycznie, ponieważ pracujemy, można powiedzieć, od samych piersi, pleców, karku, szyi i dopiero ten face modeling, czyli ten face, drodzy Państwo, jest taką wisienką na torcie. Czyli dbamy tutaj tak holistycznie w całej terapii. A jak taki masaż działa na skórę, na mięśnie, czy jeszcze głębiej, w ogóle na organizm? Fajnie, że o to pytasz i dlatego mówię, że face modeling dotyka człowieka, ponieważ działa nie tylko na bioestetykę, działa nie tylko na to, że jak sama nazwa wskazuje, modelujemy nasz owal, czy właśnie podnosimy policzki poprzez pracę manualną, ale sięga dużo głębiej. Ja lubię powiedzieć, że face modeling nie tylko modeluje i rzeźbi ciało czy twarz, ale również rzeźbi naszą duszę, czyli podsyca to, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy ciepła, potrzebujemy rozluźnienia w tych takich pędzących czasach. Potrzebujemy też uwagi dla siebie i face modeling nam to wszystko zapewnia. Efektem jest po prostu piękna skóra, niezależnie od wieku. No właśnie, o te efekty miałam Cię zapytać, ale już tak, wiemy, że wybiegłam do przodu. Tak, ale to bardzo dobrze. A powiedz, jak jest z pielęgnacją skóry po i przed masażem, ale też czy masujesz na czymś specjalnym, żeby te efekty spotęgować? Właśnie tutaj, o dziwo, jeśli chodzi, Agnieszko, o face modeling, to w większości, z uwagi na to, że są to, drodzy Państwo, bardzo głębokie techniki akupresury, techniki transbukalne, 70% zabiegu wykonywane jest na sucho, żeby jeszcze lepiej dostać się do tkanek głębokich. Natomiast końcowy efekt to jest właśnie już etap liftingujący, etap modelujący i rzeczywiście wykorzystujemy najczęściej oleje naturalne, różnego rodzaju, w zależności też od potrzeb skóry, oleje eteryczne, które ja bardzo lubię sobie łączyć. Kocham połączyć na chociażby olej migdałowy właśnie z kroplą lawendy, kadzidłowca, który będzie działał super stymulująco, odmładzająco. Więc jak najbardziej tak, tutaj to my jesteśmy kreatorami tego zabiegu i to my dopasowujemy. Możemy później szaleć i dopasowywać, że tak powiem, kosmetyki czy olejki eteryczne. Natomiast takie must have to jest postawienie na zapotrzebowanie tej tkanki i szukanie przyczyn pewnych deformacji. Ta skóra i kosmetyk jest na końcu taką wisienką, która może spotęgować rezultat. A powiedz, bo właśnie face modeling jest takim holistycznym, kompletnym, też głębokim, jak mówisz, tak, czasem zabiegiem. Nawet na granicy bólu. No właśnie. A jak jest z takim automasażem w domu? Bo dużo teraz się mówi o tym, że fajnie się masować dobrze. Czy to jest rzeczywiście takie uzupełnienie tych terapii profesjonalnych, tak, na które można pójść? Tak. Ja zawsze, drodzy Państwo, mówię, że najważniejsze jest to, co robimy na co dzień, nie od czasu do czasu. Zatem wizyta u profesjonalisty na takim face modelingu czy terapii manualnej co 3-4 tygodnie, co 6 tygodnie byłaby mile widziana. Natomiast bardzo ważne jest to, co robimy na co dzień. Nasze tkanki dostają codzienny bodziec. Czy to będą 2-3 minuty automasażu, czy nawet strukturalna praca. Ja bardzo lubię rozpocząć jednego dnia rozmiękczanie chociażby dekoldu, udrożnienie przepływów na linii szyi. Kolejnego dnia mam kolejne 5-7 minut i mogę przejść na żuchwę, na policzki. I nasze tkanki mają tak zwaną pamięć. To oznacza, że nasze mięśnie pamiętają naszą wczorajszą pracę, naszą pracę sprzed kilku tygodni i wiadomo, że wszystko zależy, jak my pracujemy też na te napięcia, bo jeśli jest ich bardzo dużo, to też tyle samo trzeba będzie włożyć w pracę, czyli wszystko zależy od stanu wyjściowego. A jeśli w domu dbamy o siebie, dbamy o postawę, o rozmiękczenie, idąc już do terapeuty manualnego, on taką tkankę rzeźbi jak taką dobrą, dożywioną glinę, na której się po prostu lepiej pracuje. Totalnie mnie przekonałaś i mam nadzieję, że Was też, że będziecie się masować Masujmy się, tak. Na zabiegach globalnie, tak, ale i w domu. Także dbajcie o siebie, masujcie się, bo to działa nie tylko na skórę, ale też na cały organizm. Bardzo serdecznie Ci wszystkiego dziękuję. Wszystkiego dobrego.